Siewie TV od początku swojej działalności stara się szukać młodych, zdolnych ludzi, którzy chcą zostać dziennikarzami albo przynajmniej przeżyć taką przygodę i popracować nad swoim ojczystym językiem. Taką szansę mają uczniowie pierwszych klas Liceum Ogólnokształcącego imienia Kazimierza Wielkiego w Zduńskiej Woli, gdzie zespół Siewie TV i Telewizji Sierac Studio Filmowe prowadzi warsztaty dziennikarskie. Nie każdego interesują studia dziennikarskie, nie każdy chce zostać dziennikarzem lub nawet spróbować jak nim być. Ale każdy chciał zobaczyć, jak to jest stanąć przed kamerą. Wszystkich uczestników warsztatów poprosiliśmy o z pozoru proste działanie – przedstawienie się przed obiektywem kamery. Nazywam się Hubert Kołodziejczyk. Nazywam się Natalia Gętek. Nazywam się Olga Kowelis. Mam na imię Kajetan. Nazywam się Ustaja Lurikanajte. Jestem na profilu lingwistyczno-humanistycznym. Bardzo dużej mierze interesuję się sztuką oraz pisaniem, więc niewykluczone, że zostanę dziennikarką. No to ja jestem Magda. Nazywam się Alina Pol. Jestem Julita Sobieraj. Nazywam się Martyna Koper. Nazywam się Łukasz Gabry, chodzę do klasy pierwszej A. Mam 17 lat i chciałem zostać superbohaterem. Mam na imię Gabriela. Nazywam się Karina Chojnacka. Nazywam się Małgorzata Śpiewak. Jestem Ada, mam 17 lat. Nazywam się Sandra Kaźmierczak, chodzę do klasy pierwszej F i uwielbiam bułki ze szpinakiem z piekarni Grady. Mam na imię Wojtek. Nazywam się Hubert Starzewski. Nazywam się Malwina Kuśmierczak. Nazywam się Sylwia. Nazywam się Jakub Sarnik, chodzę do klasy o profilu humanistycznym. W przyszłości chciałbym zostać prawnikiem, interesuję się piłką nożną. Nazywam się Marta Krajda. Mam na imię Marta. Mam na imię Weronika. Nazywam się Angelika Stawiszyńska, podobnie jak koleżanki chodzę do klasy o profilu humanistyczno-prawnym, mam 17 lat. Kim zostanę w przyszłości, tego nie wiem, ale rozważam starą pannę z kotami. Mam na imię Marta. Mam na imię Ada. Mam na imię Agnieszka. Mam na imię Paulina. Chodzę do klasy o profilu humanistyczno-prawnym, a swoją przyszłość chciałabym związać z prawem lub psychologią. Mam na imię Agata. Mam na imię Weronika. No to tak, nazywam się Piotrek. Nazywam się Ola Denkowicz, chodzę do klasy o profilu humanistycznym. Interesuję się muzyką, bardzo lubię śpiewać. A w przyszłości chciałabym zostać może dziennikarką muzyczną. Mam na imię Karol. Nazywam się Paula Gocek. Nazywam się Gabriela Stasiak. Witam, nazywam się Karolina Kwiatyszek. Cześć, jestem Patryś. Chodzę do klasy pierwszej i kocham Martę Szygio. Jednak głównym bohaterem tego spotkania był Tomek Kaczmarek, student drugiego roku dziennikarstwa na Uniwersytecie imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jeszcze 2 lata temu redaktor naczelny szkolnej gazetki CUŚ w drugim LO imienia Stefana Żeromskiego w Sieradzu i jeden z najlepszych młodych dziennikarzy Siewie TV. Tomek opowiadał o studiach dziennikarskich, ale także o tym, co czuł, kiedy pierwszy raz stanął przed kamerą. To było straszne, to był właśnie taki moment, gdzie stres przestał mi być obcy, zawitał bardzo, bardzo drastycznie. No wiadomo, spotkanie przed kamerą to jest coś nowego, więc człowiek się denerwuje, przygotował sobie nawet wcześniej coś, co miał do powiedzenia, ale nagle w momencie zapomina i taka pustka, stać nie można, więc zazwyczaj człowiek powtarza to, co już raz powiedział i to wygląda raczej kiepsko w kamerze, bo kamera ma to do siebie, że weryfikuje wszelkie możliwe błędy. Ale najwięcej Tomek mówił o praktycznej nauce zawodu, czyli realizacji kuriera akademickiego, studenckiego programu, który jest emitowany na antenie TVP Poznań. Pokazał też krótki film o pracy przy realizacji tego programu. Andrzejka Kowalska, Darek Kujawa. Poznamy się po 10 tygodni, będziecie spotykać się w sobotę i poniedziałek o 18:15. Czy kręcenie odcinka kuriera akademickiego wygląda czasem jak dialog Kamira Durczoka z Rurkiem w sprawie, powiedzmy, brudnego stołu? W sensie chodzi ci o takie redakcyjne jakby rzeczy, które nie nadają się do publikacji w telewizji publicznej, tak, na przykład. Tak, chodzi mi też również o słownictwo, które tam takie zabawne po prostu. Tak, no na pewno się zdarzają. Każda redakcja ma jakieś takie swoje tajemnice, o których no, niekoniecznie chce mówić gdzieś na forum publicznym. Zdarzają się różne rzucanie mięsem na wizji. Zdarzyło się czasami na antenie, nie mi akurat, ale siedziałem obok, słuchałem. Wszędzie tak jest. No to też wynika z tego, że w kurierze jest atmosfera raczej luźna. Staramy się tam na stopie takiej przyjacielskiej, więc no naprawdę czasami takie numery wychodzą, że no nie bardzo mogę o nich mówić. A co motywuje Cię do pracy dziennikarza? Do pracy dziennikarza. Jeżeli chodzi o pracę w redakcji, to jest na pewno atmosfera w redakcji, bo my się wszyscy naprawdę bardzo dobrze dogadujemy, lubimy między sobą i wjazd na materiał to jest po prostu przyjemność. A jeżeli chodzi o pracę dziennikarską,
Na co dzień spotykasz historie, których nie spotykasz na co dzień. Znaczy w twojej pracy nadzwyczajna historia to jest po prostu tak jakby codzienność. Idziesz do człowieka, on opowiada ci o tym, jak żyje, co jest co u niego i to jest historia wyjątkowa, którą ty musisz przekazać ludziom. I to jest fajny taki moment transmisji historii takiej nieprzeciętnej człowieka do innych ludzi, żeby oni, nie wiem, mogli się zainspirować, zobaczyć, że tak można. A jakie jest twoje dziennikarskie marzenie? No chyba marzeniem każdego dziennikarza jest dostać Pulitzera, no to wiadomo. No wydaje mi się, że żeby za jakiś czas być kojarzonym, mieć jakieś takie swoje grono odbiorców, które wie, że to, co sobie tam Kaczmarek wymyśli w głowie, to nie jest tam żadna głupota, tylko można na to spojrzeć ze zrozumieniem i nie od razu krytykować. Oczywiście pytali potencjalni studenci dziennikarstwa, aby chwilę później stanąć po drugiej stronie kamery i odpowiadać na nasze pytania. Tutaj można dowiedzieć się kilku naprawdę ciekawych rzeczy, odnośnie także studiów. Jeżeli ktoś planuje studia dziennikarskie, to bardzo się przydają te warsztaty, bo można się dowiedzieć, gdzie pójść, po co pójść, czego się tam spodziewać. Warsztaty wpłyną jakoś na twój wybór przyszłości, wybór studiów? Myślę, że jest to jakaś inicjatywa i można w sumie wyobrazić sobie, jak my byśmy czuli się w roli dziennikarza na tych warsztatach. Czy takie warsztaty mają sens i czego ci brakuje na tych warsztatach? No myślę, że na pewno mają sens, bo ich zadaniem jest jakoś rozwinąć nas bardziej w jakimś stopniu, naprowadzić na jakąś drogę i niczego tu raczej nie brakuje. Wszystko jest tak, jak powinno. Poddaliśmy się także ocenie nauczycielki języka polskiego i opiekunki koła dziennikarskiego w tym liceum. Każda forma zajęć, która jest inna niż wykład na lekcji, jest w stanie zainteresować młodzież, więc myślę, że takie warsztaty mają sens. Poza tym młodzież jest ciekawa świata. Myślę, że tutaj dowiedzieli się wielu ciekawych rzeczy. Mogą sobie wybrać kierunek studiów, który rozwinie ich pasję. Myślę, że każda taka forma jest dobra. Warsztaty dziennikarskie Siewie TV w pierwszym LO w Zduńskiej Woli potrwają do końca maja.